Co my tu mamy? O kurde. Przyfasolił nam takim składem. Jeszcze ma Giroud. Spróbujmy to teraz wygrać. Tak tylko powiem. Ten Mahrez. Od Mahreza to, że mógł, kiedyś dostał masakryczny pierdziel w tej FIFA jeszcze. Czyli parę dni temu. No to ja nie chcę mówić, jak będzie tragicznie za jakiś czas. Bo on dłuższy. Dobra. Trzeba teraz naprawdę dać z siebie maksimum. Grać jak najlepiej teraz. Patrzeć się. O, pięknie. O, dobrze, teraz. Czemu spalony? I no to była już dobra sytuacja. No już, kurde, źle. O, Dyer. Pięknie tą piłkę zatrzymał. Jest. O, dobra sytuacja, to muszę przyznać. Już, od razu wydrożny. Ale to nic nie dało. No, my wygramy to? Macie takie przeczucia? A może Dyer, Erik? Nie, to nie ten strzał, który oczekiwałem. To nie Afelaj. Dobra, Niemiec, ruszaj. O, jakie wysunięcie piłki. Druga sytuacja, nic. Może teraz trzecia, jak będzie. Chyba, że jemu się uda. O, dobre wykopanie, przynajmniej. Delikatne podanie, tu kolejne. Niemiec jedzie, bombarduje. Nie wierzę. I to się może teraz zemścić. To jest trzecia sytuacja. Jednocześnie zmarnowana setka. To się teraz już może poważnie zemścić. O, tak teraz. Ale to obronił. O dziwo. O, dobry tam obrońca środkowy. Ale się zemściło. To się mści, to naprawdę. Nie daje dobrze. Do końca. Cel. Źle jest. Znowu jest źle. No to nie jest źle. Dobra, Kredel. Do Niemca. Fatalnie. Bardzo fatalnie. To mógł być cenny strzał. Nie, ja to odwalam teraz. No jedzie sobie na bogato. O, na triki, na triki. I znowu Witsel. I kolejny mecz dostaje się. Dokładnie. Ale sobie tutaj robi niezły pokaz. No to ja wpuszczam sobie Ben Arfę. Spokojnie, co ja się będę denerwował. I gdzie jest ten... A, Trebela muszę przesunąć. Czyli Smuteczek. Zaraz w niego muszę wpuścić kogoś innego. A Ducouré to odpoczywa. A co my tu powiedzieć, żeby wpuścić Lescano? O! Zobaczymy, co to będzie. Może to będzie dobra próba. Ten Witsel, kurde. No, jedziesz. Faulowany byłem. Sędzia nic nie zrobił. No, teraz sobie
Pięknie mnie tu jedzie. No ja jeszcze pauluję. No, może strzelić mi z rzutu wolnego, jak chce. Ma tutaj Dele Alliego. Dobra. Rzucaj tą piłkę. Chodni. A, faulu nie było. Tutaj też nie było faulu. O kurde. Serio? Kto teraz? Chadli po raz enty. Grubo. I co tu wpakować? No Dukurę muszę wpakować, tylko że ten Dukurę nie może tu być, więc Kappa, gruba Kappa. Kolejną kontuzję będę przychodził, ale przynajmniej Lingard będzie już kończył swoją kontuzję trzymeczową. Słaby ten strzał. Nie podobał mi się. Ta pierwsza połowa. Ale staram się, jak mówię, staram się jak mogę. I koniec pierwszej połowy. Dostajemy w pierdziel, czyli druga przegrana pod rząd będzie. Zrobi tiki takę, a ja kończę 3-0 po nim. No brzydki faul, koleś. Jeden czerwoną dał. Nie, żółta tylko. No paskudne zachowanie. Nie mogę tyle przyznać. To jeszcze gorzej. No, teraz sweaty goal. Na pustą nie trafić, no kurde. To nie jest, że na pół się gra. Z takim składem to ja bym się nie pokazywał. Jest Lescano i jedziemy Lescano. Jest! I galo! Nie, chyba on. Nie, po 18. Ben Arfa. Pięknie. Przyszedł w odpowiednim momencie i już 5. gola szczerze w tym momencie. Dobrze, jeszcze to zaremisujemy. Albo spróbujmy do w końcu dominować. O kurde. Się wkurzył mały. Mamy jeszcze jakieś zmiany? Nie. To jest jakaś szansa chociaż. Ale patrzcie, przynajmniej w każdym spotkaniu umiem strzelić jakiegoś gola. Nie jest tak, że jestem cienki. Każdy może być równy tak naprawdę. Każdziusieńki może być tu równy. Więc miło, miło, że umiem coś strzelić, ale czasem mnie to boli, że umiem też przykrywać takie spotkania. A zależy mi na tym, żeby w końcu wygrać. Koniec. I kolejny mecz wpadł. Za przeciwnika. No, takie pół na pół. On tu ma trochę Portugalii, trochę Argentyny. Tu jest Anglia, Ameryka. Dziwny skład. Może być ciekawie. Ale jedno jest pewne. Teraz muszę wygrać. Teraz albo już naprawdę nigdy. Mamy Afelaja. No nie tak, panowie. Grajcie jakoś konkretnie. Znowu fauluję. Chyba się proszę o kolejną porażkę. Dobrze złapane. O, piękny Lingard. O, Lingard. No, ja bym powiedział, że faul, ale to tu jeszcze się z tego może... Nic nie będzie z tego. On tutaj już zaspokoił sytuację. Teraz jedzie szybką tiki taką. Szybka tiki taka. O kurde, ten strzał to naprawdę mógł zabić. To
się oczywiście na posterunku. Już powinienem teraz do drzwi, do Dina wpuścić. To nie kombinuję. Kurde, ten koleś to chyba nie z tej ziemi, że on takie sytuacje tworzy. Ja on chce chyba, żebym się stresował. Kurde. Tak konkretnie. Powiedział brutalnie. Ale co z tego? Bo przeciwnik zaraz znowu. No, on tu na pewnej szybkości chce działać. Martinsen. I zadziałał. Ale mnie to już wkurza. Fajny skład zrobił ogólnie. Ale my też powinniśmy faul. Dziękuję. Podanie. Chyba się nie zaprzestanie na innym golu. Ja fauluję na jego korzyść. No i święci się tutaj chyba jeszcze jedna porażka. A jestem bardzo racjonalny. Racjonalny chciałem powiedzieć. Racjonalny, cholera. Ja już nawet nie myślę się na to, że myślę już o mistrzostwie. O, Niemiec co strzelił. Niestety na obronę. Dobra, tutaj do środku. No A. Podaj. Nie podał dobrze. Sfaulowałem. Wcale nie podał. O, tu jest faul. Nie wiem, czy nawet nie na czerwoną. To nie tu faulował. Czerwoną mu proszę dać. Tylko żółta, no panie. Słaba, słaba sytuacja. Dobra, Davis, jak się to wybi. Ale czemu? Czemu tu? Czemu oddajemy mu piłkę? Fajnie, że on dostał tą piłkę, nie ja. Skudłował. Dajcie mi tu doremisować przynajmniej. Jeśli będzie jakaś szansa, jakakolwiek. Piłkę. Dobra, Niemiec, jeszcze Niemiec. Święci się masakrycznie. To będzie kolejna porażka. Ale spróbujmy tak zrobić. I treble. I trzeba go teraz pojechać. To już musi być ostatni mecz. Ben Arfa, daj z siebie naprawdę teraz absolutnie. I faul. Ben Arfa bardzo dobrze. Podanie. Apelaj. Przecież to mogło zabić. Dosłownie. Szkoda, że nie wpadło. W ogóle. No fajnie. Teraz Martins. Znowu Martins. Zgłował. O dziwo. Fajnie, że Apelaj faulowany, ale przeciwnik nic z tym nie robi. Widać, że jakiś kurde doświadczony kiwacz. Dobrze, że tam Hennessy był. Piłkę tą kurde przyjmować nie umie. Dobrze, kolejna sytuacja broniona. Jest Ben Arfa. Nie ma spalonego, nie ma, panie sędzio. Jest remis. To inny, jak idealnie to strzela. Teraz trzeba to wygrać. Przypieczętować tę 10 ligę. Podporną 10 ligę. Zresztą. No to podanie jest chyba Ben Arfa, pocieskowy. I od słuchaczka. Bardzo fajnie. Kończymy to, trzeba to skończyć.
chyba już nawet wiem, jak to skrócić mu cierpienie, no. Chyba że jest cierpliwy. O, bardzo fajnie. Dziękuję. Dobra, i orfa. Oni już chyba nie biegają na tej obronie. Jak on to wybił? Jakiś nienormalny. Zrobił jakieś taekwondo i kurde piłka poszła mu ale w drugą stronę. Dobre, dobre wybicie. Myślałem, że zawał będzie, ale spróbował. A dla mnie to jest okazja. Jest, 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 no. Jest, treble zasuwaj. Nie, Francuz. Tylko Francuz mógł to zawalić. A nie był Ben Arfa, który mógł to przynajmniej nadrobić. Jest, do Ben Arfa. On będzie wiedział, co zrobić. Albo i nie, bo treble zmarnował drugą setkę. Jest. No nie, jakoś ma to. No i to jest jeden punkt. Tu walczymy dalej o tą dziesiątą ligę. Rzut rożny jeszcze nie dałem, który może się fatalnie skończyć. Ty, on nic nie robi. Sędzia nawet nie gwizda. Dobrze, to jest dla nas. Nie wierzę. Aha, jeszcze i Galo kontuzjowany. To mi chcieli poinformować. Naprawdę super informacja. A ja nie trafiłem na pustą bramkę. To jest innym słowem FIFA. No jestem zły na siebie. Bardzo zły. Zamiast... To są już po prostu resztki silne, emocji. Nie można się dziwić, to jest jeden punkt. To jest pewny jeden punkt. No i Galo kontuzjowany. Aha, jeszcze to się można zemścić. To jest 1-1. Ku mojemu zdziwieniu. Kurde, walczymy twardo w tej lidze.